Od piątku 225 osób uzyskało dodatni wynik testu diagnostycznego w kierunku zakażenia koronawirusem. 163 z nich to mieszkańcy Suwałk, pozostałe 62 są z terenu powiatu ziemskiego. Liczba aktywnych zakażeń na poniedziałkowy poranek wynosi 1060, 823 w Suwałkach i 237 w gminach powiatu ziemskiego. Niestety nie przybyło ozdrowieńców, ale liczba zgonów związanych z COVID-19 urosła z 12 do 18. Zmarło kolejnych 3 mieszkańców miasta i 3 osoby z powiatu. Pod opieką szpitali znajdują się według raportu z godziny 9 aż 183 osoby. 130 z nich to obywatele Suwałk. Według poniedziałkowego raportu od piątku w mieście i powiecie nie zmieniła się liczba ozdrowieńców. Wciąż jest ich 760.